Hola! Fajnie, że klikaliście. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić huevos rancheros, czyli jajka farmera. Oglądaj dalej. Dzisiaj ci pokażę huevos rancheros. Jest to jedno z najbardziej popularnych właśnie meksykańskie śniadanie. Musisz wiedzieć, że to jest dokładnie nazwa, to jest jaja rancheros. To jest naprawdę bardzo ważny posiłek właśnie dla ludzi, którzy pracują na wsi właśnie w Meksyku, bo oni potrzebują dużo siły, tam jest ogromna temperatura w ciągu dnia, czyli oni jedzą naprawdę bardzo, ogólnie w Meksyku się je bardzo dużo. Dużo składników, dużo świeżości tutaj mamy. Zaczniemy na początku właśnie od naszego sosu. Mam tutaj jedną średnią cebulę, którą potrzebuję pokroić w drobną kosteczkę. I posiekam trzy ząbki czosnku. Można dodawać płatki chili, takie chili flakes, a ja dzisiaj mam właśnie kawałek pepperoni. Dodam połowę, której posiekam bardzo drobno. Od razu z pyskami, można oczywiście w moździerzu też to maltretować. Nawet, powiem wam tak, dam całość, bo jestem wariatem i to mają być po prostu jaja farmera, nie? W związku z tym, że on ma grube jaja, to on zje całe chili. Do patelni teraz dodaję około jedną łyżkę oliwa z oliwek, oleju do smażenia. Hop, i od razu do zimnego tłuszczu wyląduje czosnek i chili. Jak on zacznie delikatnie się smażyć, śpiewać, tak jak zawsze mówię, to dodam cebulę i podsmażę całość jakieś 2 minuty. Cebulę też teraz wyląduję do tłuszczu, dodaję jeszcze oregano, pół łyżeczkę i dodaję ściptę papryką wędzoną. I smażę całość jakieś 2-3 minuty. Ja już byłem w sumie 2 razy w Meksyku. Dwa razy tam właśnie nagrywałem różne odcinki i udało mi się właśnie wchodzić do nich do domu i powiem wam, że to jest naprawdę kuchnia, która jest pełna smakiem, dosyć tłustą kuchnią, świeżą i ja lubię właśnie i kuchni za to, że ona ma taką różnorodność składnikową, to jest naprawdę coś pięknego, ale powiem wam, że w sumie to jak ja byłem w Meksyku u nich w domu, to nie znalazłem tą meksyką kuchnią, której właśnie poznałem właśnie będąc w Europie. 3 minuty minęło, widać, że cebula się zrobiła taki delikatnie rumiana, mamy naprawdę mocny smak od naszej przyprawy i dodaję teraz jedną puszkę pomidory. Uprościłem troszeczkę ten przepis, używając puszkę pomidory. I dodaję teraz sos z chipotle, czyli taką wędzoną właśnie paprykę chili, który naprawdę, jak lubisz kuchnię meksykańską, powinieneś trzymać właśnie taki słoik, taką małą butelkę. Czasami nawet tą chipotle jest w środku. Ja mam tutaj sam sos, widzisz, około powiedzmy łyżkę. Możesz dodawać więcej, jeśli lubisz właśnie ten podsmak. Ja dodałem już w sumie papryką wędzoną. I teraz na bardzo wolnym ogniu ma to się gotować jakieś powiedzmy 10-15 minut. Musimy uzyskać sos, który jest gęsty i nie jest wodnisty. Obniżam troszeczkę ogień i to ma delikatnie się podgotować z boku. Ja już widzę, że patelnia była naprawdę bardzo mocno rozgrzana. Mówiłem ci 10 minut, ale myślę, że za 5 już będzie gotowy. Sos już jest redukowany. Jak widzisz, to już jest gęsta. Już dodaję teraz do odzieży i będę to miksował. Patelnia będzie służył do fasole za chwilę. Nie musimy nawet ją umyć. Położymy to tu i miksuję całość, żeby uzyskać taką jednolitą konsystencję. Do tej samej patelni dodaję troszeczkę oliwa z oliwek. Ja dzisiaj używam typową fasolą czarną meksykańską, która już jest smażona. Jak nie znajdziesz taką fasolą czarną, możesz używać fasolą czerwoną. Będziemy ją smażyć dosłownie na chwilę z takim czosnek właśnie pognatany i później będziemy dodawać troszeczkę wody i podgotujemy całość. Op, widzisz, czosnek do środka i na chwilę dodaję fasolą czarną. Otworzyłem puszkę, przelałem całe zawartości puszki przez sitko i dokładnie wypłukałem całość pod bieżącą wodę. Podsmażę dosłownie 2-3 minuty. Dodaję troszeczkę wody, oregano. Pomieszam całość. Dodaję sól. Dodaję pieprz. I mieszam całość. Fasola już jest gotowa. Ok, podsmażyłem całość jakieś 2-3 minuty, podlałem troszeczkę wody, dodałem sól, pieprz, oregano i to już jest gotowe, dlatego że to jest fasola z puszki. Dodajemy
czarną fasolę teraz z powrotem do tej miseczki. Przygotuję teraz jednego awokado, czyli połówkę pójdzie na osobę, na porcję, czyli obcinam tutaj na pół. Papryka zielona, pokroję z pyskami, dziś odrobinę tak na ukos. Ok, to jest wystarczające. Jak kuchnia meksykańska, potrzebna jest jeszcze tortilla kukurydziana. Do patelni, bez żadnego tłuszczu, delikatnie ona ma się pogrzewać. Na patelni teraz rozgrzeję troszeczkę tłuszcz i podsmażę jednego jajka. Huevos najczęściej jest właśnie serwowany na wsi jako jajko sadzone, ale w latach 50. właśnie była taka restauracja, która słynęła z tego, że oni robili właśnie huevos rancheros, ale z jajko poszetowane, to znaczy jajko w koszule. To znaczy, że de facto możesz serwować jajko tak jak chcesz, tak jak lubisz właśnie go zjeść na śniadanie. Ja osobiście lubię, jak właśnie on jest smażony. Czyli tak, bierzemy jajko i na sam środek smażymy go. Odwracamy tortilla od czasu do czasu, żeby ona równomierna się pogrzała. No i cóż, już błyskawicznie teraz wydajemy. Bierzemy tortilla rozgrzana. Bierzemy teraz fasola nasza. Jeśli nie znajdujesz czarną, to dodaj czerwoną, którą kupisz wszędzie wtedy. Hop. I biorę teraz jajko sadzone, dodaję go na środek. Następnie dodajemy sos, który jeszcze jest gorący, wszędzie naokoło właśnie jajek. Gdzieś coś takiego, ale to będzie dobre, to już czuję. Dodajemy troszeczkę jeszcze zielonej papryki. Bierzemy nasz wachlarz właśnie i dodajemy go tutaj z boku. Jak lubicie mięso, dodawajcie troszeczkę chorizo, ja lubię go pokroić właśnie w takie paseczki i dodajemy go na przykład tutaj z boku. Czas teraz na żół, które są bardzo, bardzo, bardzo popularne właśnie w Meksyku, wiadomo, kolendra. Kolendra troszeczkę pokrojona w takim sposobem i dodajemy ją wszędzie. Potrzebuję jeszcze dodawać dwie rzeczy. Oni dają taki ser, który jest podobny do fety. Ja uwielbiam dodawać w związku z tym właśnie feta. Czyli delikatnie dodajemy wszędzie znowu feta. Widzisz, to jest naprawdę bardzo kolorowy, bardzo pożywny, dużo białka. Idealnie naprawdę śniadanie dla twardzieli. I na koniec jeszcze troszeczkę ostrości. Właśnie ja mam tutaj sos ten chipotle, który dodałem wcześniej. I dodajemy go wszędzie na naszej huevos rancheros. E voilà! Huevos rancheros jest gotowy. Zobacz, jak to pięknie wygląda. To jest naprawdę śniadanie bardzo pożywne, dużo białka. I polecam Ci świeży, wyciskanie się sok limonki na to wszystkiego. Naprawdę spróbuj i nie pożałujesz. Ja jako Francuz to lubię na słodko, ale powiem Ci, że nie żałuję, jak właśnie mam coś takiego, jeszcze troszeczkę żółtko, troszeczkę awokado, troszeczkę chorizo, troszeczkę sosu, jeszcze bardziej. I to wszystko teraz wyląduje tu, tu. To jest naprawdę przypyszne. Mamy tutaj mnóstwo smaków, mnóstwo konsystencji. Mamy kwaśność właśnie od naszej limonki, mamy ostrość, którą czujemy w gardle. Mamy delikatności właśnie od awokado, jajko. To jest naprawdę śniadanie, który pokochasz, jak to zrobisz. Napisz mi w komentarzach, jeśli potrzebujesz więcej inspiracji, na przykład na śniadanie. Pamiętaj, żeby zajrzeć na mój konto instagramowe, bo tam znajdziesz różnych innych przepisów, które nie pokazuję na YouTube. Przy okazji życzę Ci smacznego. Czyli do zobaczenia! Adios, muchachos! Inny przepis na fajne śniadanie, kliknij tu!